Szanowni Państwo, rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia dotycząca powierzenia wprowadzenia ksiąg rachunkowych. Zresztą Pan Jaśkowiec przedstawił to druk 975 €. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, czytając w myślach Pana Radnego Sejcowa oraz Pała, zgłaszam rezolucję do Sejmu RP oraz Rządu RP, aby umożliwić usługowe powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych placówek szkolnych i przedszkolnych podmiotom zewnętrznym. Dzisiejsza konstrukcja ustawy o finansach publicznych wyklucza taką możliwość, mamy dwie możliwości, albo powołanie jednej z tych wszystkich placówek księgowej, albo prowadzenie tej obsługi w formie samofinansującej się. Warto wariantowo również dopuścić trzecią możliwość, aby gmina w formie outsourcingu mogła zlecać tego typu prowadzenie ksiąg rachunkowych na zewnątrz. W związku z tym taka to rezolucja, aby Sejm zmienił ustawę o finansach publicznych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Prezentacja klubu, dyskusje radne. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie rezolucji? Nie widzę. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że rada zbyła czytania projektu. W związku z tym ogłaszam wprowadzenie autopoprawek na godzinę 18.15, wprowadzenia poprawek na godzinę 18.20 w dniu dzisiejszym.